Ta audycja powstaje dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/klcw. Dzień dobry, witam Państwa, Hanna Maria Giza. 11 listopada to słaby pomysł. Obchody święta odzyskania niepodległości nie powinny odbywać się 11 listopada, bo tego dnia nic ważnego się nie wydarzyło. Ja wielokrotnie czytałam i słyszałam taką właśnie opinię, wyrażaną również przez historyków, że ta data, 11 listopada, zupełnie nie ma sensu. Wątpliwości miał nawet Józef Piłsudski, który w 1924 roku podzielił się taką oto refleksją. Mówiąc o pierwszych dniach Rzeczypospolitej, biorę okres czasu między końcem października a końcem listopada, gdyż ścisłe daty z wielką trudnością dają się ustalić. O co chodzi? W czym problem? Jak było naprawdę? Kiedy w Polsce zaczęła się wolność i gdzie? W Warszawie? A może w Krakowie? Przenieśmy się zatem do Krakowa, gdzie czeka na nas pan profesor doktor habilitowany Mariusz Wołos, historyk, profesor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam panią redaktor, witam państwa, dzień dobry. Współpracują ze mną Bartosz Panek i John Beecham. Wielka wojna, czyli pierwsza wojna światowa, która przewróciła świat do góry nogami, państwo polskie przywróciła do życia po 123 latach zaborów i niewoli. I właściwie co? Rozejm, na który Niemcy przystali między państwami Antanty a Niemcami, kończący wojenne zmagania, został podpisany 11 listopada 1918 roku w Compiègne. Czy, panie profesorze, czy dla odradzającej się Polski mógł to być ten właśnie symboliczny moment, który należało uszanować i uczcić ustanowieniem Święta Niepodległości, czy niekoniecznie? To nie jest łatwa odpowiedź, a to, co pani redaktor powiedziała na początku, można wręcz traktować jako swoistego rodzaju intelektualną prowokację. Bo to trochę tak jest. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. To znaczy najprościej można by to ująć w ten sposób, że ten czas odzyskiwania przez Polaków niepodległości i życia w wolnej, już odrodzonej Rzeczypospolitej, on się nie rozciąga. Tak jak to powiedział Piłsudski w 1924 roku, gdzieś tam od końca października do końca listopada, tylko tak naprawdę on się rozciąga na cztero niemalże lecie. Od drugiej połowy października 1918 roku, aż po lato 1922 roku. Dlaczego? Dlatego, że w wielu miastach na terenie Galicji władza polska zaistniała już w drugiej połowie października. I to możemy jeszcze szczegółowo omówić, dlatego że monarchia austro-węgierska rozpadła się szybciej niż monarchia niemiecka. Natomiast koniec tego procesu, no poniekąd też umowny, to jest dopiero wejście wojsk polskich na tereny Górnego Śląska po konwencji górnośląskiej, a to wejście dokonało się uroczyste zresztą 20 czerwca 1922 roku, ale miejmy świadomość, że przejmowanie władzy przez Polaków trwało jeszcze kilka tygodni. To jest jeszcze lipiec, a nawet sierpień tegoż 1922 roku. I to jest ta klamra, która spina z drugiej strony ów no, przedział. To jest niemalże czterolecie. Trzeba tutaj uwzględnić oczywiście różnice zaborowe, jaka władza gdzie się pojawiała. No, to są sprawy dosyć skomplikowane. Ale wracając do intelektualnej prowokacji. Co ciekawe, najbliższy współpracownik Józefa Piłsudskiego przez wiele lat, jego niezwykle zaufany współpracownik, generał Kazimierz Sosnkowski, już w 1919 roku wystąpił z propozycją do Sejmu Ustawodawczego,
aby dzień 11 listopada właśnie był świętem narodowym. To się wówczas nie udało. Ten 11 listopada stał się świętem narodowym później. Ale czym to argumentował? Już mówię. No właśnie, tutaj oczywiście wiązało się to jednak z tym, co się stało w Kąpieli, w owym Lasku. No, każdy powie, no dobrze, ale to nie miało wpływu, bo to było zakończenie wojny na froncie zachodnim. Tylko że Niemcy już wtedy wiedziały, że tę wojnę przegrały i to z kolei uruchomiło bardzo zresztą widoczne na terenie byłego Królestwa Polskiego proces rozbrajania wojsk niemieckich przez różne oddziały, nie tylko polskiej organizacji wojskowej, często nastolatków, często oddziały straży pożarnej. Czasami dochodziło do walki o Cytadelę Warszawską. Strzelano w Kutnie, gdzie zginął akurat żołnierz polskiej organizacji wojskowej itd., itd. Władza leżała na ulicy, ale to, że władza leżała na ulicy, to był splot okoliczności również związanych z tym, co się stało 11 listopada na zachodzie Europy. To jest najprostsza odpowiedź. Ja ją mogę rozkładać na czynniki pierwsze w nieskończoność, ale na to nie mamy aż tyle czasu. Więc na razie tu się zatrzymam. Panie profesorze, jak wobec tego wytłumaczyć słowa, czemu przypisać takie euforyczne, radosne słowa Jędrzeja Moraczewskiego, który w stanie wielkiego uniesienia, jak sądzę, pisał: niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony, nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo na zawsze, chaos to nic, będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem. Będziemy sami sobą rządzili. Przypomnę, że Jędrzej Moraczewski, major taborów Wojska Polskiego, działacz wojskowy, związkowy, polityk, publicysta, jeden z przywódców partii, Polskiej Partii Socjalistycznej, od 18 listopada 1918 roku do 16 stycznia 1919 premier Rzeczypospolitej Polskiej. Czy w tym 1918 roku było jedno jakieś konkretne wydarzenie, które mogło sprowokować aż taki wybuch euforii? Jednego wydarzenia nie było. Natomiast te słowa Jędrzeja Moraczewskiego, rzeczywiście pierwszego premiera, który kierował rządem, no, którego władza rozciągała się na ziemie polskie trzech zaborów, aczkolwiek jeszcze nie na wszystkie ziemie polskie, nawet te, które weszły w granice II Rzeczypospolitej, ona była uzasadniona. Dlaczego? Dlatego, że ziemie polskie były okupowane przez mocarstwa centralne, to znaczy Niemcy i Austro-Węgry, a wtedy 11 listopada wiadomo było, że mocarstwa centralne wojnę przegrały. Więc to jest jeden czynnik, który tę euforię musiał wywołać. Niemcy były w odwrocie. Niemcy okupowały północną część Królestwa Polskiego, Austro-Węgry okupowały południową część Królestwa Polskiego. No, pozostała nierozstrzygnięta kwestia jak na razie zaboru pruskiego, natomiast jasne było, że Austro-Węgry, skoro się już posypały w gruzy, to również odzyska niepodległość Galicja. I to jest namacalne, ale było coś jeszcze. Wszyscy mocarze ówczesnego świata, zwycięskie państwa Antanty, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Włochy, nawet Japonia, w taki czy inny sposób od wielu miesięcy deklarowały, że powstanie niepodległe państwo polskie, a po klęsce Niemiec, jako głównego jednak trzonu państw centralnych, państw przegranych, wiadomo było, że właśnie państwa Antanty będą decydowały o losach Europy, naszej części Europy. A skoro owi mocarze ówczesnego świata, Thomas Woodrow Wilson, Georges Clemenceau, David Lloyd George i inni,
mniejszymi czy większymi oporami, ale jednak stwierdzili publicznie, i to było powtarzane, że będzie państwo polskie, no to należało się cieszyć. Tu rzeczywiście nie jeden Jędrzej Moraczewski się cieszył. Cieszyli się no niemalże wszyscy ci, którzy obserwowali życie polityczne, funkcjonowali w życiu publicznym we wszystkich zaborach, więc ta euforia była. No oczywiście można tutaj nawiązać do słów Juliusza Kadena-Bandrowskiego, że była to euforia z odzyskanego śmietnika. Państwo polskie rzeczywiście powstawało w chaosie. Tylko pytanie, czy mogło być inaczej? No właśnie. Trudno, żeby było inaczej. Panie profesorze, ale przepraszam, bo ja jeszcze chcę nawiązać do tego, co pan powiedział na temat Niemiec i świadomości tego, w jakiej są sytuacji. Czy wobec, w kontekście Polski, czy wobec tego nie można było niepodległości obwieścić światu już nawet 2 lata wcześniej, skoro 5 listopada 1916 roku, no z wielką pompą w sali kolumnowej Zamku Królewskiego w Warszawie, niemiecki generał-gubernator Hans von Bezelen odczytał deklarację swojego cesarza, nawet dwóch cesarzy, bo także tego austriackiego, zgodnie z którą miało powstać niezależne i niepodległe Królestwo Polskie. Cytuję, państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Wtedy oczywiście rozległy się okrzyki, niech żyje Polska, niemiecka orkiestra wojskowa nawet zagrała Boże coś Polskę przez tak liczne wieki. I no i co? I ci niewdzięczni Polacy nie chcieli przyjąć tej fasadowej chyba niepodległości na niemieckich warunkach? Jaki cel mieli wtedy Niemcy? A no właśnie, sama pani redaktor powiedziała, że to byłaby Polska fasadowa, ogłoszona przez dwóch zaborców. Co więcej, Królestwo Polskie, które miało być w sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami, miało powstać tylko na terenach zdobytych na trzecim zaborcy, czyli na Rosji, na terenie Królestwa Polskiego. Tak nie w Galicji, jest. Nie w Poznaniu, nie w Toruniu, nie w Grudziądzu, nie we Lwowie, tylko na terenach zdobytych od Rosji. Więc po pierwsze mowa o tym, że to jest pełna niepodległość, no, z polskiej perspektywy była absolutnie nie do przyjęcia. Po drugie, byłoby to państwo darowane przez dwóch zaborców, bardzo ułomne i od nich zależne, o czym też wiedziano i zdawano sobie z tego doskonale sprawę. No wreszcie wiedziano też, w jakich okolicznościach to się stało. Ano w jakich? W takich, że właśnie zaczynał się trzeci rok wojny, wielkiej wojny, pierwszej wojny światowej i Niemcy i Austro-Węgry, ale zwłaszcza Niemcy, były już w bardzo trudnym położeniu, nawet powiedziałem społecznym, nie mówiąc już o kartkach, systemie kartkowym, biedzie powszechnej, która się na terenie, no przecież bogatych Niemiec pojawiła. Niemcom brakowało rekruta, dlatego chcieli z Królestwa Polskiego wyciągnąć około 1 miliona żołnierzy polskich, którzy walczyliby w interesie państw centralnych. Czyli tak. O to chodziło. A oczywiście, że o to chodziło, a o cóż innego? Cóż to był, altruizm? Ale jednak, panie profesorze, przepraszam, bo jednak zaczęły powstawać organy polskiej władzy właśnie wtedy, właśnie po tamtym wydarzeniu. To znaczy najpierw tymczasowa Rada Stanu, potem Rada Regencyjna. Dobrze, powstawały, tylko że ich kompetencje były ograniczone, a i tak najważniejsze decyzje zapadały w Berlinie i w Wiedniu. Hans von Bezeler, generał gubernator, był tutaj absolutnie postacią najważniejszą. I to on decydował, jak będzie wyglądał kształt zarówno tymczasowej Rady Stanu, jak i później Rady Regencyjnej. Piłsudski to przetestował. Czegoż chciał Piłsudski, wchodząc do tymczasowej Rady Stanu i wierząc, że może się uda? Ano tego, żeby na miastce polskiej władzy, czyli tejże Radzie Stanu, podporządkować Wojsko Polskie, czyli Polski Korpus Posiłkowy składający się z byłych legionów. I na to się nie zgodzono. Zrobiono tylko ruch następujący. Otóż te wojska, no były legiony, nazywane wręcz legionami wtedy, bo mało kto używał określenia Polski Korpus Posiłkowy. One zostały przekazane przez władze austriackie władzom niemieckim, ale nie tymczasowej Radzie Stanu. I właśnie to doprowadziło do kryzysu przysięgowego i w efekcie doprowadziło do upadku, rozpadu tejże tymczasowej Rady Stanu
latem 1917 roku i potem powstaje nowy organ, Rada Regencyjna, składająca się z trzech regentów, czyli w zasadzie taka trzygłowa monarchia. Oczywiście z namaszczenia też Niemców, bo przecież to nie Polacy decydowali, kto będzie regentem, tylko to zawsze musiało mieć aprobatę Berlina, no w mniejszym stopniu może i Wiednia, ale i Wiedeń miał tam coś do powiedzenia, więc jakaż to była niepodległość. Natomiast faktem jest, że jeżeli poczytamy pamiętniki nawet intelektualistów niemieckich z tamtych czasów, to oni uważali, że oni Polsce właśnie niepodległość dali i że oni są twórcami niepodległego państwa polskiego. Tak odbierali akt 5 listopada. Ja nie chcę tych kwestii też rozszerzać, bo tu można było długo mówić, ale akt 5 listopada uruchomił takie, no, powiedzmy, żonglowanie sprawą polską na arenie międzynarodowej, bo jeżeli mimo wszystko dwa państwa zaborcze powiedziały, że Polska będzie jako Królestwo Polskie, uzależne od Berlina i tak dalej, to druga strona, czyli państwa Entanty, nie mogły pozostać wobec tej deklaracji bierne. I rzeczywiście to uruchamia umiędzynarodowienie sprawy polskiej na arenie najszerszej, na tej rozgrywce mocarstw. Znaczy sprawa polska, sprawa odzyskania przez Polskę niepodległości przechodzi na zupełnie inny poziom, na ten poziom, no, który zakończy się w roku 1918, tym o czym mówiłem, czyli deklaracjami państw Antanty, że powstanie niepodległa Polska, oczywiście już bez kurateli niemieckiej czy austriackiej. Ale wcześniej jeszcze, panie profesorze, tę całą sytuację wydaje się, kiedy już wiadomo było w październiku 1918 roku, że koniec wojny, który zmieni mapę Europy, zbliża się wielkimi krokami, wówczas jeden z tych regentów, o których pan powiedział, namaszczonych przez Niemcy, czyli książę Zdzisław Lubomirski, przeforsował pomysł ponownego ogłoszenia niepodległości niezależnego od tego niemieckiego, od Niemców, także niepodległości od Niemców. I 7 października 1918 roku na stronach oficjalnego Monitora Polskiego wydrukowano podniosłą odezwę do narodu, zakończoną wezwaniem, cytuję, niech zamilknie wszystko, co nas wzajemnie dzielić może, a niech zabrzmi jeden wielki głos, Polska zjednoczona, niepodległa. Czy to miało wtedy jakieś znaczenie? To miało znaczenie, ale nie miało znaczenia jeszcze przesądzającego, dlatego że tu grała bardzo prosta zasada, często w polityce zresztą występująca. Czym silniejsze mocarstwa, czym słabsze były mocarstwa centralne, tym bardziej chciała się spod ich kurateli wyemancypować Rada Regencyjna jako ich namiastka. Bo przecież my nie odbieramy regentom patriotyzmu. Zdzisław Lubomirski miał olbrzymie osiągnięcia jako prezydent miasta stołecznego Warszawy. Arcybiskup Kakowski, który był też regentem, no to jest przecież przykład patriotyzmu. To samo Józef Ostrowski. To byli polscy patrioci. Oni doskonale obserwowali koniunkturę i wiedzieli, że już w październiku było to widać, że mocarstwa centralne zaczynają się chwiać. Można podjąć próby emancypowania się spod wpływów tegoż Bezelera i to zrobiono. I to jest właśnie taki efekt. Co więcej, tam Rada Regencyjna powoływała rządy. I te rządy też ewoluowały. Najkrócej rzecz ujmując, nawet zaczęły się ministrowie ostatniego z tych rządów, czy przedostatniego, już zaczęli się emancypować spod władzy też samej Rady Regencyjnej. To jest pewien proces. No dobrze, ale dopóki na ziemi polskiej stoi żołnierz niemiecki z bagnetem, z karabinem pełnym kul i to jest żołnierz na froncie wschodnim zwycięski, przypomnę, zwycięski, bo Niemcy w I wojnę światową na froncie wschodnim wygrali. Oni okupowali nie tylko Królestwo Polskie, ale potężne obszary byłego Imperium Rosyjskiego od państw bałtyckich aż po Kaukaz i dzisiejszą Gruzję. No to cóż można było takimi deklaracjami zdziałać? 11 listopada to pęka,
Dlatego, że już wiadomo, że Niemcy wojnę militarnie przegrały, że będą się musieli stąd Niemcy wycofać. I wtedy zostają uruchomione te procesy, o których mówiliśmy, w tym no, odbieranie Niemcom broni na terenie miast polskich. A ja się chcę przenieść na chwilę do Krakowa i jeszcze raz nawiązać do tego hasła niepodległa i zjednoczona, bo ono pojawiło się 19 października 1918 roku, października w Krakowie, na pierwszej stronie tygodnika Nowości Ilustrowane. I tam nad białym orłem w koronie, na którego rozpostartych skrzydłach umieszczono herby Krakowa i Poznania, po środku warszawską syrenkę. To był znak, że rzeczywiście zjednoczona i niepodległa. I nic się nie stało. Nikogo krzywda z tego powodu nie spotkała, prawda? Czy to był sygnał z Krakowa? To był nie pierwszy sygnał i nie ostatni. Pierwsze sygnały były już w roku 1917. Natomiast dlaczego właśnie październik, nawet wręcz 19 października? Dlatego, że monarchia austro-węgierska już wyraźnie było widać, że się za chwilę rozpadnie. W tym duecie państw centralnych, tych głównych, Niemcy-Austro-Węgry, Austro-Węgry były czynnikiem słabszym. I to było widać. I dlatego najszybciej niepodległość zawitała na tereny miast galicyjskich, a także na tereny południowej części Królestwa Polskiego, okupowane przez wojska austriackie. Tegoż dnia, 19 października 1918 roku w Cieszynie powstała Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego. To było coś niesamowitego. To właśnie, to było coś niesamowitego. Przecież jak to jest, że na terenie monarchii Habsburgów nagle powstaje bez ich wiedzy, bez ich zgody jakaś tam polska rada? No powstała, dlatego że już wszyscy wiedzieli tutaj w Galicji. Ja mówię tutaj, bo jestem rzeczywiście w Krakowie, więc to jest była Galicja i z tej perspektywy teraz na to patrzę, że to się za chwilę rozpadnie, że Austro-Węgier za chwilę nie będzie, że ona zostanie rozpruta po szwach narodowościowych, jak to się później mówiło, bo swoje dążenia państwotwórcze mieli Chorwaci, mieli Czesi, mieli Słowacy, mieli Polacy, mieli też i Węgrzy. I to już wtedy było widać. W Niemczech jeszcze tego nie było widać. W Niemczech dostrzeżono to już jednoznacznie w momencie, kiedy wybuchła rewolucja niemiecka. Rewolucja to jest jednak początek listopada, trochę później. Dlatego też te procesy no, tworzenia się państwowości polskiej na terenie ówczesnej Galicji były szybsze. No i tutaj mamy oczywiście główny organ, Polską Komisję Likwidacyjną, która powstała w Krakowie. Jeszcze jedno chcę dodać. Otóż ta rada, która powstała w Księstwie Cieszyńskim, to była nie byle jaka rada, bo aż 15% jej członków stanowiły kobiety. Do tej pory nie było takiego incydentu, prawda? Tak, to prawda. To prawda. Co więcej, duży udział kobiet to jest jedno. Druga rzecz to jest rada, która skupia przedstawicieli bardzo różnych sił politycznych. Tam są i socjaliści, Tadeusz Reger, tam są i endecy, tam są chadecy, tam są ludzie o poglądach umiarkowanych. Więc jest to no, w zasadzie reprezentacja narodu polskiego z tego rejonu. A to, że kobiety aktywnie w tym wszystkim uczestniczyły, to warto podkreślać. No przecież nie było rzeczą przypadku, że no dosłownie kilka tygodni później ogłoszono, że kobiety będą miały prawa wyborcze. Otóż to. To zrobił rząd Jędrzeja Moraczewskiego, ale potem to się ziściło podczas pierwszych wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 roku. Polska wyprzedziła tutaj wiele państw, które no uchodziły wręcz za wzorzec demokracji, by wymienić Francję. Ja zawsze to powtarzam i studentom, i doktorantom, że Francuzki otrzymały prawo głosowania dopiero po II wojnie światowej, pod koniec 1945 roku. Polki miały to prawo ponad ćwierć wieku wcześniej. To nie jest przypadek. Zarówno socjaliści, niepodległościowcy, a nawet ludzie o poglądach bardziej konserwatywnych nie mogli nie dostrzec roli
Polek w procesie, długim procesie dochodzenia do niepodległości. I to nie chodzi tylko o to, że panie były kurierkami pierwszej brygady legionów, czego trudno było nie zauważyć takim ludziom jak Piłsudski, ale przede wszystkim tutaj chodzi o olbrzymi wkład Polek w kształcenie poza formalnym obiegiem edukacyjnym młodych ludzi, młodych patriotów. To było już w XIX wieku. I myślę, że te czynniki miały olbrzymi wpływ na przyznanie kobietom bardzo zasadne, bardzo potrzebne praw wyborczych. Ale nie tylko kurierki. Nie tylko kurierki. Przecież kobiety angażowały się w działalność pierwszej brygady przebrane za mężczyzn. Było, wiele z nich udawało mężczyzn. W legionach było bardzo dużo kobiet, żołnierek, prawda? Ale ja bym chciała jeszcze wrócić do Krakowa, bo dwie ważne daty dzienne związane z Krakowem i zaborem austriackim, czyli 27 i 31 października 1918 roku. Pan profesor wspomniał, 27 października w Krakowie powstaje Polska Komisja Likwidacyjna, czyli pierwszy niezależny organ władzy w jednym z głównych ośrodków państwa. I 31 października 18 roku na krakowskim rynku dumnie załopotały polskie flagi, bo miasto, a wraz z nim cała Małopolska Zachodnia zostało wyzwolone spod władzy Austriaków. Nie możemy o tym zapominać. I to właściwie daje asumpt do tego, żeby powiedzieć, że niepodległość zaczęła się właśnie w Krakowie. Właśnie wtedy. Tak, ale pani redaktor, proszę pamiętać, że my tu mamy na terenie byłej Galicji Śląska Cieszyńskiego swoistego rodzaju konkurencję różnych miast, które się prześcigają, gdzie wcześniej, nawet o której godzinie w tych październikowych dniach władze przejęły polskie organy. To jest Tarnów, Tadeusz Tertil, który był później burmistrzem, sanocczanin zresztą, on tu narodowy demokrata, on odgrywał tutaj istotną rolę i mieszkańcy Tarnowa szczycą się tym, że oni jeszcze szybciej niż Kraków odzyskali tę niepodległość, oni byli pierwsi. No, w szranki konkurencji staje Cieszyn, o którym żeśmy już mówili, gdzie z kolei cieszynianie twierdzą, nie, że myśmy byli jeszcze wcześniej. Więc to są takie spory, trochę może z przymrużeniem oka, ale faktem jest, że niepodległość nastała najwcześniej w zachodniej części Galicji, czyli późniejszej w Małopolsce Zachodniej. Tak. Począwszy od Cieszyna, to jest Księstwo Cieszyńskie, ale przecież to jest też ten sam zabór, a skończywszy prawie że na Przemyślu, gdzie trochę później to się stało, bo tam doszło jednak do walk z Ukraińcami, którzy chcieli Przemyśl włączyć do państwa ukraińskiego, Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. A możemy wrócić jeszcze wcześniej, przepraszam, bo może należałoby przypomnieć, że otoczenie Józefa Piłsudskiego forsowało daty i wydarzenia związane z komendantem. No to jest oczywiste. Na przykład 5 i 6 sierpnia 1914. Czyli czas mobilizacji pierwszej kompanii kadrowej i jej wymarsz z krakowskich oleandrów, prawda? Tak, tu chodzi o rok. To też było wydarzenie wielkie. To było wielkie wydarzenie, ale to był początek drogi ludzi, których wiążemy z legionami, z Piłsudskim do niepodległości, ale przecież do tej niepodległości było jeszcze dosyć daleko. Raczej utworzenie pierwszej kompanii kadrowej trochę wcześniej i wymarsz nad ranem 6 sierpnia z Oleandrów w kierunku Michałowic, gdzie po drodze obalono słupy graniczne między Austro-Węgrami i Rosją, czyli Królestwem Polskim, to miało wymiar symboliczny, to jest początek odbudowy polskiej siły zbrojnej. To mocno Piłsudczycy podkreślali, że myśmy tu byli pierwsi. Że to były pierwsze oddziały Wojska Polskiego, bo tak oczywiście one były traktowane, to byli ochotnicy, wtedy jeszcze niezależni od władzy austriackiej, nie będący podkomendnymi Austriaków, bo są oddziały strzeleckie, a jeszcze nie legionowe,
które są pierwszym regularnym oddziałem Wojska Polskiego od czasów Powstania Styczniowego wkraczającego na te tereny. Także tu to oczywiście też ma znaczenie jako cegiełka ku niepodległości, ale raczej w kontekście odbudowy sił zbrojnych, Armii Polskiej. Panie profesorze, a dlaczego ta odezwa Lubomirskiego do narodu, która była tym podniosłym wezwaniem, zakończona, Polska zjednoczona i niepodległa, dlaczego ten dokument, który jesienią 1918 roku uznawano za akt założycielski niemal Nowej Rzeczpospolitej, tak szybko został wykreślony z oficjalnej historii i z polskiej tradycji, bo prawie się o tym nie mówi. Ja myślę, że zadecydowały co najmniej dwa czynniki. Pierwszy, późniejsze wydarzenia, bardziej nośne, dlatego że Rada Regencyjna, nawet jeżeli uznamy ją już za emancypującą się od wpływów Niemców i Austriaków, to jest organ, który nie rozciąga swojej władzy na całe, na wszystkie terytoria Rzeczypospolitej, tylko na, no, przepraszam, Polska Komisja Likwidacyjna nie uznawała w tym czasie Rady Regencyjnej. To jest inna władza. To jest jedno, ale jest coś jeszcze. Rada Regencyjna jest jednak złożona z ludzi, którzy reprezentują środowiska konserwatywno-realistyczne. To są siły prawicy, gdy tymczasem nawet sprzyjające budowie monarchii, Rada Regencyjna, regenci, czyli osoby, które zastępują nieobecnego monarchy. Tego monarchy zresztą szukano, akurat nie znaleziono, chociaż chętni byli, spośród kilku co najmniej. A kto na przykład? Panujących i przedstawiciele Habsburgów i przedstawiciele Hohenzollernów. Szukano też w Saksonii, prawda, nawiązując do historii Polski w XVIII wieku. No, głowa do korony zawsze się znajdzie i gdyby to wszystko trwało dłużej, to pewnie by się taka głowa do korony znalazła, a tu mieliśmy trzy głowy. Także wracam do myśli głównej. Rada Regencyjna była absolutnie nie do przyjęcia dla ludzi o poglądach socjalistycznych, dla ludowców, nawet dla niemałej części narodowych demokratów, chrześcijańskich demokratów. No, tych, którzy widzieli Polskę jednak inaczej niż wyobrażali to sobie owi regenci reprezentujący po prostu ziemiaństwo. Książę Zdzisław Lubomirski jest tutaj dobrym przykładem, ale też i Józef Ostrowski, czy no, hierarchię kościelną, tak jak skądinąd bardzo baczny obserwator życia politycznego, jakim był arcybiskup Kakowski. Ale to jest nie do strawienia dla ludzi takich jak Daszyński, Witos i tak dalej. A właśnie. A środowiska lewicowe, które zawsze twierdziły, że prawdziwa data odzyskania niepodległości to 7 listopada 18 roku, czyli dzień, w którym lewica utworzyła w Lublinie rząd Ignacego Daszyńskiego, którego pan profesor przywołał. Rząd, który obalił reakcyjną Radę Regencyjną, jak twierdzili. No i warto zauważyć, że właśnie ten rząd przyznał Polakom pełne prawa wyborcze i jako pierwszy mówił wprost o republice. Data 7 listopada nie została uznana za tę, no, główną, wyniesioną na sztandarach jako dzień odzyskania niepodległości. Powstał rząd. Dlaczego się tak stało? Już mówię. Dlatego, że po pierwsze wcale tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej w Lublinie, bo taka była jego pełna nazwa, nie obalił Rady Regencyjnej. On podporządkował sobie organy wcześniej podległe Radzie Regencyjnej na terenie okupacji austriackiej południowej części Królestwa Polskiego. Jak mówiłem, Austro-Węgry posypały się, używając dzisiejszego języka, szybciej niż Niemcy. I tam ta okupacja była słaba i dlatego w Lublinie, tam urzędował generał gubernator austriacki, można było sobie pozwolić na to, żeby szybciej konstruować władze polskie niż na przykład w Warszawie. Ale Rada Regencyjna wtedy, kiedy utworzono ten rząd, kiedy on funkcjonował tylko kilka dni na czele z Daszyńskim, ona ciągle istniała w Warszawie.
Rada Regencyjna oddawała władzę stopniowo. 11 listopada oddała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, który tak wcześniej jest. Przybył z Magdeburga, dzień wcześniej. 10. To zresztą też jest 10. data, która się dobija, dobija się o prawo do świętowania. Ale się tego prawa nie doczekała, dlatego że 10 jeszcze nie można było rzucić się na Niemców i ich rozbrajać, bo jeszcze nie podpisano rozejmów Compiègne. Oczywiście. Jeszcze nie było wiadomo, jak to wszystko się dalej potoczy. Natomiast władzę cywilną Rada Regencyjna oddała temuż Piłsudskiemu 14 listopada. I ten 14 listopada to jest też w zasadzie dzień no, zakończenia misji Daszyńskiego. To jest jedno. Druga sprawa, że Daszyński no, miał tylko reprezentację w zasadzie stronnic lewicowych. Witos, którego zaproszono do tego rządu, wycofał się rakiem, nie chciał w to wchodzić. Pojechał do Lublina i wrócił, więc nawet ludowcy o poglądach centrowych nie bardzo chcieli się angażować w rząd i jednoznacznie traktowany jako rząd lewicowy. Więc tak jak wielu ludziom przeszkadzała prawicowość Rady Regencyjnej, tak proszę pamiętać, że wielu ludziom przeszkadzała lewicowość rządu lubelskiego na czele z Daszyńskim. No i w tym cała zagwozdka, że teraz jak utworzyć rząd, który po pierwsze będzie sprawował władzę, czy miał ambicje też do sprawowania władzy nad całością ziem polskich. Po drugie, będzie strawny i dla prawicy, i dla lewicy. I połączy no i interesy wszystkich stron. Połączy interesy wszystkich Polaków. Tak. No i tutaj mamy jednak rolę Piłsudskiego, ale to szło bardzo ciężko i to nie było takie łatwe. Ale nawet najwięksi wrogowie Piłsudskiego przyznawali, że w tych dniach zawirowań spowodowanych i anarchią, i niepewnością, że właściwie on był jedynym poważnym kandydatem na przywódcę państwa. Jego przyjazd do Warszawy określano jako wielki, prawdziwy przełom. Ja tu pozwolę sobie zacytować, profesor Tomasz Szram pisał o Piłsudskim: w jego osobie zjawiał się poważny czynnik polityczny, przywódca, za którym stała siła POW, opromieniony wspomnieniem długoletniej działalności, zsyłki, więzienia carskiego, wreszcie aktywności lat 1914-1917 i 16-miesięcznego więzienia w Magdeburgu. Człowiek przez lewicę uznawany za swojego, przez prawicę, acz niechętnie, za klapę bezpieczeństwa chroniącą przed rewolucją. Jego ofiarny patriotyzm mało kto mógł wtedy kwestionować. To profesor Szram napisał w pracy Wygrać Polskę 1914-1918. Tak, i mogę się pod słowami mojego przyjaciela z Poznania tylko podpisać. Natomiast prawica będąca w Polsce to rozumiała. Bo już niekoniecznie prawica polska, która miała swoich reprezentantów w Paryżu, o czym trzeba by było też jeszcze oddzielić. A no tak. Natomiast proszę sobie wyobrazić, Piłsudski doskonale to wyczuwał, bo on znał świetnie Rosję. On czekał wręcz na rewolucję rosyjską, bo on wiedział, że rewolucja rosyjska od środka tę Rosję po prostu rozsadzi. Tak się stało w 1917 roku, co miało potem swoje różne konsekwencje, ale tak on to wtedy widział. Natomiast skąd on przyjechał? Kto go uwolnił? Jego uwolniła rewolucja niemiecka. I Piłsudski doskonale wiedział, że mamy sytuację rewolucyjną. To były różne rewolucje. Tak na wschodzie, jak i na zachodzie. A my jesteśmy w środku. I teraz co? I między tymi rewolucjami, kiedy bieda powojenna powodowała, że życie robotników, chłopów było na krawędzi nędzy, było straszne. My mamy tworzyć, nie wiem, prawicowe państwo z królem. No, on właśnie był gwarantem tego, żeby takiego państwa nie tworzyć, bo to się nie mogło udać. On sam mówił o zastrzyku pasterowskim. To znaczy, dlaczego należało utworzyć rząd socjalistyczny, czy z przewagą lewicy? Właśnie dlatego, żeby socjalizm odparł pokusy komunizmu jako swoistego rodzaju eksperymentu nowego wtedy dla ludzkości, który Piłsudski to dostrzegał, w Polsce udać się nie może, ale też żeby nie przelało się to na taką rewolucję, jaką widział w Niemczech, gdzie jednak tłumy przewalały się przez ulicę, w różną stronę to mogło pójść, także w stronę komunistyczną, przepraszam, ale Spartakus przecież tam działał, został rozbity dopiero
w styczniu 1919 roku. Więc ten zastrzyk pasterowski, jak to Piłsudski mówił i pisał, polegał na tym, że należało utworzyć rząd lewicowy, ale nie skrajnie lewicowy. Bo tylko taki rząd mógł zatrzymać te złe zmiany rewolucyjne, ale wyjść naprzeciw też oczekiwaniom większości mieszkańców ziem polskich. I to rozumiała część prawicy, nie cała prawica. Natomiast na przykład doskonale rozumieli to tacy ludzie jak Lubomirski, Ostrowski czy nawet Kakowski. Właśnie dlatego zdecydowali się przekazać Piłsudskiemu władzę cywilną 14 listopada, bo widzieli w nim męża opatrznościowego, który będzie w stanie po pierwsze utworzyć rząd strawny dla wszystkich, po drugie zatrzymać bardzo niebezpieczne tendencje, które, jak to sam Piłsudski mówił, przypływały drogami żelaznymi, po prostu razem z koleją, bo to była główny sposób komunikacji wówczas. Przecież nie samochody, bo tych było bardzo, bardzo niewiele, tylko właśnie kolej. No i jeszcze było coś bardzo istotnego. Piłsudski, wypuszczony przez Niemców, miał od Niemców pewien kredyt zaufania i mógł być tym człowiekiem, który znajdzie jakieś porozumienie z Niemcami. Ono było niezbędne, ponieważ na wschód od Polski stała potężna niemiecka armia, oddziały Oberostu, liczące około 700 tysięcy żołnierzy, które po wybuchu rewolucji w Niemczech, no cóż chciały zrobić? Wrócić do domu. To byli ludzie zmęczeni wojną. Niektórzy z nich wojowali od 1914 roku, wchodzili o to w piąty rok wojny, zbliżała się zima, czekały na nich rodziny. Mieli dość. Oni mieli dosyć wojowania. A przepraszam, no, z Kijowa, z Ukrainy, czy nawet z Kaukazu do Niemiec najkrótsza droga, no to wjedzie przez ziemię polskie. I gdyby ta masa przepłynęła bez kontroli, to nie byłoby żadnej szansy na utworzenie nawet zalążków władzy polskiej. Trzeba było znaleźć tutaj kompromis i mądrzejsi, bardziej przenikliwi przeciwnicy Piłsudskiego wiedzieli, że jedyną osobą, która może to zrobić, jest właśnie on. Panie profesorze, i tak się stało. Panie profesorze, czyli reasumując, 11 listopada w Polsce właściwie nic nadzwyczajnego się nie działo, poza tym, że w Warszawie trwało rozbrajanie niemieckiego okupanta, a generalny gubernator, generał Hans von Beseler, potajemnie opuścił miasto i po prostu uciekł. Popłynął łódką do Torunia. No tak, tak sobie Wisłą wycieczkę zrobił. Korzystając z tego, że Wisła płynie we właściwym dla niego kierunku. I w okólniku wydanym 8 listopada 1926 roku przez Józefa Piłsudskiego jest mowa o tym, że to 11 listopada będzie dniem, w którym naród polski będzie obchodził 8. rocznicę zrzucenia jarzma niewoli. Nie od razu zaczęto świętować, prawda, Dzień Odzyskania Niepodległości. Dlaczego nie od razu? Dlaczego nie w roku 1919, a dopiero 8 lat później, w 1926? Co było przyczyną? Na co czekano? Nawet nie w 26, to znaczy ten dokument się tak pojawił, ale on w zasadzie dotyczył tylko urzędników, wojska, no, nazwijmy to czynniki oficjalne. To jeszcze nie było święto narodowe, bo to dopiero po śmierci Piłsudskiego w drugiej połowie lat 30. Czyli 37. 37, więc to był pewien proces. Tak. Dlaczego tak? No właśnie dlatego, że dyskutowano, cóż się takiego wydarzyło. No jeżeli przyjąć prostą zasadę, że Piłsudski 11 listopada otrzymuje władzę wojskową od Rady Regencyjnej, to nie jest wielki honor dla niego, dlatego że Rada Regencyjna to jest ciało namaszczone przez zaborców, a nadto jeszcze okupujących ziemię trzeciego zaborcy, zaborców i okupantów. Dlatego podnoszono ten czynnik samowyzwolenia, właśnie rozbrajania. To był proces, który trwał, on był widoczny i o tym pamiętano. I stąd, no, nawet powiedziałbym tak, trzeba było jakąś datę wybrać. Więc wybrano akurat tę. Ona się dobrze wiązała z wydarzeniami na zachodzie Europy, gdzie przecież 11 listopada był i do dzisiaj jest świętowany we Francji, w Wielkiej Brytanii.
ale ona się też dobrze kojarzyła, zwłaszcza mieszkańcom Królestwa Polskiego, z podnoszenia, symbolicznego podnoszenia władzy leżącej na ulicy. To było rozbrajanie Niemców, odbieranie im broni, wyjazd Niemców po zawarciu odpowiednich umów, bo to się nie odbywało w chaosie. Trwało to dosyć długo, bo to trwało kilka tygodni. To jest symboliczny proces i 11 listopada jest symbolicznym dniem, który symbolizuje ten symboliczny proces. No dobrze, ale od 18 roku do 37 to jest 19 lat. To jest prawie jedno pokolenie, no tak, ale... No właśnie i nic, i żadnego świętowania, żadnej radości. Nie, świętowano po 26 roku. Dlaczego ten rok 26? Dlatego, że to było po zamachu majowym i tu Piłsudski miał głos decydujący, więc pojawia się to święto jako święto jeszcze nie ogólnopolskie, ale już wtedy świętowano. 11 listopada odbywały się defilady. To był dzień wolny także dla urzędników, dla funkcjonariuszy państwa, tak byśmy to powiedzieli. Ta radość była w ten sposób wyrażana. No i specjalnie jakoś nie protestowano, chociaż no, proszę mieć świadomość, że dzielnicowo to różnie wyglądało. Czynniki oficjalne świętowały 11 listopada, ale na przykład dla mieszkańców Torunia ważniejszym dniem był 18 stycznia 1920 roku, ponieważ wówczas wojska Frontu Północnego dowodzone przez generała Józefa Hallera wkroczyły do Grodu Kopernikowego. I wówczas dopiero pojawia się władza polska w ten sposób ukształtowana, więc to też wyglądało różnie w poszczególnych dzielnicach. Trzeba było trochę czasu, żeby do 11 listopada przekonać, no, jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej większość Polaków. Dzisiaj z tych sporów chyba już nikt nawet sobie specjalnie nie zdaje sprawy. A Polacy oficjalnie odzyskanie niepodległości świętowali, z tego wynika, zaledwie 2 lata, prawda? Bo już we wrześniu 1939 roku po niemieckiej napaści na Polskę te obchody zostały zakazane. Jeżeli świętowano, to konspiracyjnie. Ciekawe też w jaki sposób. Ale od tej daty, czyli od przyjęcia ustawy przez Sejm Rzeczypospolitej o święcie niepodległości, co miało miejsce 23 kwietnia 1937 do września 1939, 2 niepełne lata i właściwie w 1939 już nie było mowy o świętowaniu. Można tylko, tak jak powiedziałam, konspiracyjnie, co Polacy starali się robić, w jaki sposób pokazać, że jednak pamiętają o tym, że byli wolni. Dodajmy jeszcze, że w okresie Polski tak zwanej ludowej, bo ja ją tak nazywam, no to święto też było zakazane. Właśnie do tego zmierzam też. Więc w kraju, najpierw okupowanym przez Niemców, a potem będącym częścią bloku sowieckiego, to w zasadzie aż po rok 1989 to święto było zakazane. Jakie świętowano? W środowiskach, które inteligenckich zwłaszcza, czy patriotycznych, czy do tej tradycji niepodległościowej bardzo mocno przywiązanych, robiono to w gronie rodzinnym, czy też towarzyskim. Lub też zdarzało się, że nielegalnie składano, prawda, kwiaty, wieńce pod pomnikami, które symbolizowały odzyskiwanie niepodległości. Aczkolwiek to się oczywiście spotykało z reakcją służby bezpieczeństwa już nawet w latach jeszcze 80. Ja to dobrze pamiętam. Natomiast 11 listopada był świętowany w warunkach uchodźczych, to znaczy zarówno podczas II wojny światowej, to też był pewien konsensus, że ludzie tacy jak generał Sikorski od tego święta przecież się nie odcinali. No i później emigranci bardzo mocno to akcentowali, to było święto na równi co najmniej, a może dla niektórych nawet ważniejsze, bo bliższe chronologicznie z 3 maja, z konstytucją
3 maja. To tylko w tych środowiskach. No, myśmy do tego powrócili dopiero po roku 1989 i dobrze się stało, żeśmy powrócili, bo to jest naprawdę istotne święto. Oczywiście, a po II wojnie światowej Święto Niepodległości zniesiono 22 lipca 1945 roku w momencie ogłoszenia, rocznicy ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944 roku i wówczas, jeśli komuś się to nie podobało, no to represje były oczywiste, prawda? No tak. Zastępowano jedno święto innym. No, dobrze pamiętamy, że wywieszanie flag... Tak, 22 lipca było ważniejsze. Dokładnie, wywieszanie flag 3 maja było karane, bo flagi można było wywieszać 1 maja. Natomiast 22 lipca to było to główne święto związane z manifestem PKWN-u, który to manifest był w pewnym momencie nawet zakazany przez komunistów, bo to, co oni tam wpisali, nie było realizowane, więc oni się sami tego wstydzili. A 11 listopada starano się wymazać. Znaczy, ja dobrze pamiętam w szkole średniej, myśmy o tym mówili w kuluarach, natomiast mowy nie było o tym, żeby zrobić jakąś akademię na przykład z okazji 11 listopada. To absolutnie, ja mówię o rzeczywistości lat 80. To święto niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone oficjalnie przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jeszcze ustawą z 15 lutego 1989 roku pod nazwą Narodowe Święto Niepodległości, czyli jeszcze, panie profesorze, przed wyborami czerwcowymi. Tak. Jeszcze w Polsce stacjonowały radzieckie wojska. No, one stacjonowały do 1993 nawet roku, nawet, do tak. Września. Natomiast to już było po rozmowach w Magdalence, to już była atmosfera okrągłego stołu. Już było wiadomo, że sytuacja się zmienia, że można sobie na wiele pozwolić. No, przepraszam, ja tutaj taką analogię pokażę Państwu. To trochę było tak, jak niektórzy to zresztą porównywali w tamtych czasach. Jak władza Rady Regencyjnej emancypowała się gdzieś tam w październiku 1918 roku spod wpływów niemieckich, to tak tutaj, czując już upadek władzy komunistycznej w Polsce, były pewne tendencje emancypacyjne i to się między innymi w tym przejawiało. No oczywiście to też był pewien proces, bo jakbyśmy się przyjrzeli działaniom generała Wojciecha Jaruzelskiego, to on już wcześniej akcentował te kwestie związane z odzyskiwaniem niepodległości. Widać to było po publikacjach, po jego przemówieniach, po nawiązywaniu do pewnych świąt, na przykład Święto Morza, ale obchodzone w okresie międzywojennym, więc to też jest pewien proces takiego, no, powiem brzydko, wyczuwania koniunktur. Coś się zmienia, coś trzeba, władza komunistyczna wie, że trzeba coś Polakom dać, natomiast Polacy czują, że ta władza się za chwilę skończy, że mogą sobie na więcej pozwolić. No i to jest to. I tu mamy proces. No, kiedy w lutym 1989 roku wprowadzono to święto, to jego pierwsze obchody odbywały się już w zupełnie innej atmosferze, bo to już był rząd Tadeusza Mazowieckiego, to już były zupełnie inne realia, to był początek procesu przekształcania naszego państwa, odchodzenia od komunizmu, bo to też nie było tak, że komunizm się skończył, przepraszam, 4 czerwca 1989 roku. Nie. To był długi proces, trwający też kilka lat. I też mamy problem, bo tu też możemy wybrać, no którą datę. No właśnie. To jest podobna sytuacja, prawda? To są pewne procesy, gdzie wybiera się datę symboliczną, ale mającą jakieś realne podstawy do tego, żeby uznać ją za święto. 29 listopada 1918 roku Józef Piłsudski, zwracając się w Belwederze do grona najbliższych współpracowników, tak mówił o odzyskanej niepodległości. Jest to największa, najdonioślejsza przemiana, jaka w życiu narodu nastąpić może.
przemiana, w której konsekwencji powinno się zapomnieć o przeszłości, powinno się przekreślić wielkim krzyżem stare porachunki, a czas przed nami jest krótki i tylko wspólnym wysiłkiem możemy zdecydować, na jakiej przestrzeni, w jakich granicach naszą wolność obwarujemy i jak silnie staniemy na nogach, zanim dojdą z powrotem do siły i pełnego głosu sąsiedzi ze wschodu i z zachodu. Tak, Piłsudski doskonale wiedział, że wcześniej czy później Rosja, czy też to, co powstanie na terenie Rosji, późniejszy Związek Sowiecki, też z chaosu wojny domowej się podniesie i zawsze będzie czynnikiem niezwykle niebezpiecznym dla niepodległości nie tylko Polski, ale i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. No i oczywiście z drugiej strony Niemcy, które też wyjdą z tego chaosu rewolucji i też będą chciały swoją potęgę odcisnąć na tej części Europy. Przecież no, skądś się brały plany Mitteleuropy Naumanna, czyli uzależnienia Europy Środkowej od Niemców, bardziej może w kontekście gospodarczym, ale także i politycznym. Przecież to tak z myślenia Niemców, nawet wstrząśniętych rewolucją, nawet pozbawionych Wilhelma II, to przecież nie znika. To nie jest taki proces, że ktoś tam dotknie czarodziejską różdżką i prawda, nagle wszyscy zaczynamy inaczej myśleć. Jesteśmy zwolennikami pokoju i tego, żeby istniało niepodległe państwo polskie. Na to niepodległe państwo polskie zakusy były od początku i Piłsudski jako zwierzę polityczne. Ja to zawsze mówię. To nie jest przecież absolutnie obraźliwe dla tego męża stanu. On doskonale wyczuwał koniunktury. On wiedział, co się może wydarzyć. On był osobą przewidującą. No i wiedział, że mamy właśnie o to swoje 5 minut. Wykorzystajmy to. Jeżeli tego nie wykorzystamy, to będzie bardzo źle. Ja tu jeszcze nawiążę do takiego motta, które kilkadziesiąt lat później głosił bardzo długo żyjący prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie Edward Raczyński. Kiedyś ambasador Rzeczypospolitej przy rządzie Królewskiej Mości w Wielkiej Brytanii. No, wybitna postać też, pamiętająca rok 1918. On dla nas, żyjących dzisiaj, a dożył lat 90. i dożył tej drugiej niepodległości w XX wieku, dał takie przesłanie: nie zmarnujcie niepodległości. Nie zmarnujcie niepodległości. To mi się z tymi słowami, które pani redaktor przed chwilą zacytowała Piłsudskiego, wyraźnie skleja w pewną całość. Tylko czy my nie zmarnujemy niepodległości? No to od nas zależy. Naszym gościem był dzisiaj historyk, profesor, doktor habilitowany Mariusz Wołos, profesor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Panie profesorze, bardzo, bardzo panu dziękuję. Dziękuję, pani redaktor. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i z pewnością się spotkamy nieraz. Dziękuję także patronom i darczyńcom, dzięki którym możemy spotykać się w klubie ciekawych wszystkiego i rozmawiać z tak wspaniałymi gośćmi jak pan profesor Mariusz Wołos. Dziękuję, że są z nami Iwona Rachuna-Woźniak, Emilia Ciokalska, Żaneta Szoka-Kozielko, Magdalena Maszlanka, Katarzyna Stanczew, Martyna Makosa, Roma Bart, Anna Zawiślak-Woźniak, Martyna Turnał, Iwona Zaręba, Małgosia Raszewska, Michalina Znaniecka, Justyna Rajewska-Majchrzak, Anna Nowicka, Anna Szeliga, Joanna Clark, Alicja Bębenek, Dorota Oleksyn, Grażyna Mazur, Izabela Korzeniowska, firma White Rabbit, czyli twórca gier wideo, El Bro, Lekturowisko, Tomasz Czukiewski i Ciekawe Historie, Lu Ma, E. B., Marcin Skalski, Marcin Pabian, Robert Witosławski, Maciej Hajdul, Marek Gawron, Maciej Więcek, Tomasz Karolak, Ion Tichy, Mateusz Droszcz, Krzysztof Ratnicyn, Łukasz D., Jakub Czerniecki, Sławek Kuliś, Radek Rębiś, Sławek S. Q.,
Jacek Tarasiuk, Piotr Zabadala, Mariusz Szymukowicz, Paweł Soczewski, Aleksander Czołnik, Michał Sobianek, Michał Henryk, Michał Szeliga, Bartosz Walter, Jerzy Sienkiewicz, Jakub Dudek, Michał Malinowski, Marcin Koprowski, Michał Rogaliński, Waldek Czeszel, Łukasz Kopała, Michał Kasperczak, Paweł Tarnik, Łukasz Malinowski, Mateusz Bajda, Marian Myśliwiec, Marek Twardowski, Wojciech Kaczmarek, Arek Szypicyn, Marcin Krupa, Robert Fellman, Marcin Czyryca, Michał Szwarc, Jacek Staniewski, Leszek Ciopiński, Marek Kosmala, Paweł Siek. Wszystkim patronom i darczyńcom, także tym anonimowym, serdecznie dziękuję. Jeśli was nie będzie, to i klubu nie będzie. Wszyscy o tym wiemy. Wybrane przez siebie sumy mogą państwo wpłacać na konto patronite.pl/klcw. Tylko dzięki waszemu wsparciu mogę realizować audycję i razem z wami poszukiwać odpowiedzi na odwieczne pytania, skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Do państwa dyspozycji jest adres mailowy klub.ciekawych@gmail.com. Zapraszam na stronę podcastu klcw.pl. Zajrzyjcie tam, gdzie są posty. Tam są teraz audycje zamieszczane, a także na stronę Facebooka i YouTube'a Klub Hanny Marii Gizy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza.